odpuszcza nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw od zła. Ja to tylko mogę powiedzieć Ci to, co zapamiętałam. 10 lat skończyłam w czerwcu, a zaś tu wrócili we wrześniu. No to żeśmy tu już byli, to już ta kapliczka tu była. No i stała aż do czasu, może tak na połowie tej wojny, zaś ta kapliczka zginęła, co ją Niemcy rozwalili. Nazywał się Bettner. Pan Bettner służył w sarskim wojsku. I dosyć on tam długo służył. I jak powrócił z wojska, z tej wojny, to się tu ożenił na tę wioskę, przyszedł do Paplotni się ożenić z wdową i tu zamieszkał. I w dowód wdzięczności, że powrócił, pobudował tę kapliczkę. No to przyjechali, rozebrali, Niemcy ją wywieźli, to było wszystko, tyle wiem, a co więcej się działo, co zaś się tam tego, co ludzie gadali, już więcej tego to nie widziałam, a tym dzieckiem człowiek był, to się już nie, człowiek nie interesował, nie, proszę pana, to skąd ja się mogłam interesować, ja byłam rada, jak człowiek, żeby się sprawował i był u państwa, żeby jeszcze nie dostał bicia, jak to mówią, nie. No Niemiec przyszedł, był sołtysem, akurat rządził tu tam, całą tą wioską. Nazywał się Rach, a jak mi tam imię było, to ja już nie wiem. No i kazał rozebrać i rozebrali cegłę, zabrał, jeszcze postawił za sobie piec do chleba i skończyło się. I tak trwało aż do końca wojny. Wiem, że była kapliczka rozebrana. Jak przyszłam, to mi mówili, że już nie ma kapliczki, bo jest rozebrana, rozwiezona. Gdzie ją wywieźli, to tego też nie mogę powiedzieć, nie? Bo obraz to był wyjęty najsłabszy i zasiano do takiego Darula, co teraz tu jest ta firma, tam był Darul i miał takiego syna, oni tam pewno ten obraz wzięli, temu synowi kazali podeptać, a on nie chciał, to dostał bicie i mocno, a rodzice z kartofelki, ziemniaczki wybierali, to on przyleciał no i prosił żandarów, żeby nie bili go, bo on jest niespełna rozumu i tego, no to tu też akurat to widziałam, jak go tam, no ale człowiek nie mógł podejść, nie mógł się patrzeć, bo jeszcze by wpadli w lud i by wszyscy lud dostał na pewno bicie, nie? A oni to swoje zrobili, no i poszli, no. Przestali zaś go bić, jak to mówimy, jak te ojce przyszli, a może on jest niespełna rozumu, nie? I w 1947 roku postawiona druga kapliczka, no. A wtedy władze komunistyczne nie przeszkadzały? Nie, jeszcze tak źle nie było. Jeszcze można było stawiać, nie było tak tragicznie z kapliczkami. Ale zaś później to przeszkadzały. Trzeba było plan mieć, wszystko na to. Nie było nawet wolno stawiać. Były czasy trudne do stawienia. Inicjatorem tego działania byliśmy wspólnie z mieszkańcami ulicy Kupieckiej i Zielonej. I po prostu żeśmy zebrali parę złotych na renowację. No i żeśmy mieli dodatkowo takich trochę sponsorów. No w sumie to kosztowało nas 3200 zł, cała ta renowacja, no i doszła to do skutku. No i dzisiaj robimy właśnie to poświęcenie. Ojcze Święty, pokornie Cię błagamy. Niech Twoi wierni, którzy odnowili tę kapliczkę, poświęconą Najświętszej Dziewicy, zawsze doznają jej opieki, a oglądając oczami jej podobieństwo, niech je kształtują w swoich sercach. Niech trwają w niewzruszonej wierze i silnej nadziei, w miłości gotowej do czynu i w szczerej pokorze. Niech w cierpieniu zachowują męstwo, a w ubóstwie poczucie godności. Niech będą cierpliwi w przeciwnościach, w powodzeniu otwarci na potrzeby bliźnich. Niech wprowadzają pokój i sprawiedliwość.
niech przechodzą drogami świata w miłości ku Tobie i braciom i dojdą do wiecznej Ojczyzny, której Najświętsza Maryja Panna wstawia się za nami i jaśnieje jako Królowa przez Chrystusa Pana naszego. Amen. Ale to błogosławieństwo, aby ogarnęło i dotknęło nas i wszystkich obecnych. Przy kapliczce zostało zrobione po prostu całe podłoże, plac elegancko odrestaurowany, fundamenty, ogrodzenie i cała kapliczka została ponownie nałożony nowy tynk, tynkowana i wymiana była Matki Boskiej, także po prostu całkowita renowacja. Matka, która wszystko rozumie, sercem ogarnia każdego z nas. Matka, zobaczyć dobro w nas umie. Ona jest z nami w każdy czas. Aż teraz jest dopiero odnowiona taka, się przynależy na. Musi się podobać, czemu ma się nie podobać? Polski, jestem przy Tobie, pamiętam o Tobie i czuwam na